Siemanko, siemanko, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku i to jest pierwszy odcinek, czyli pierwszy audiovlog z recenzją gier, ale od razu uprzedzam, że jeżeli ktoś kurwa nie lubi przeklinania i chce usłyszeć normalną recenzję, to niekoniecznie u mnie, więc I'm sorry, a pierwszą dzisiejszą grą i pierwszą grą, która zacznie serię jest Hurt World. Ta zajebista gra, w którą wszyscy tak kiedyś napierdalali, a dzisiaj nie gra prawie nikt i w sumie w tej grze chyba nie będzie żadnych plusów, będą raczej same minusy, więc bardzo przepraszam, że tak serię zaczynam, no ale no niestety nie pykło i nic z tym innego nie zrobię. Zacznijmy od tego, ile kosztuje Hurt. Hurt aktualnie kosztuje około 90 zł na Steamie, co jest mega dużą kwotą jak na tą grę, ale za to jest jeszcze opcja dla cebul, także luzik. Tutaj taki luz, możecie kupić sobie za 30 zł albo 20, zależy czy jest kurwa promocja, czy nie ma, na G2. Także jeżeli cena, to jeszcze spoko, aczkolwiek te pieniądze przeznaczyłbym na pewno na co innego. Jak dla mnie ta gra powinna być w wersji alfa, także szczerze mówiąc lepiej te pieniądze wydać na kepsa, mech. I mówię tu tak całkiem serio, jeszcze bez śmieszkowania, bo takie mamy kurwa dzisiejsze fajne realia. Zacznijmy od samego początku. Więc najlepiej zacząć od tego, że w grę gra około 1000 ludzi, w sensie jednocześnie w tym samym momencie online, to jest tak 1000 kurwa, to jest maksymalnie, także gra jak widać no powoli robi dętkę i zdycha śmiercią naturalną, a jak już jesteśmy przy dętkach, to w sumie są one kurwa chyba tańsze od tej gry i chyba lepiej sobie kupić dętkę i sobie ją podmuchać trochę niż grać w Hurta, no ale dobra, lećmy dalej. Community w Hurcie, czyli kurwa ta masa ludzi, która w to gra, czyli aż te 1000 osób, w 80% to są dzieci. I tutaj nie chcę dzieci obrażać, ale to są dzieci te, które tak szczerze, jak tam gdzieś na tubach w czarnej strefie widzicie, napierdalają kurwa rączkami, stopami, kurwa jednocześnie jeszcze głową w klawiaturę, więc jak macie czat w grze, to możecie go od razu wyłączyć, bo wam się na pewno na nic nie przyda, ewentualnie możecie dostać taki pakiecik rak plus ebola. Sam gameplay w grze jest magicznie zajebisty i przemyślany, ledwo naprawdę od tej gry można się oderwać, to taki hashtag sarkazm trochę jest. Bo zwykle w grach survivalowych, nawet tych chujowych FPS-ach, to już nawet nie survival, ale FPS, istnieje coś takiego jak fizyka strzelania. Na pewno każdy z was, a przynajmniej 99,9% ludzi, słyszał o czymś takim jak fizyka strzelania. Hurt World niestety kurwa zapomnieli, że coś takiego w ogóle istnieje, więc po prostu trzyma się przycisk myszki i napierdala praktycznie w jedno miejsce. To jak już fizykę mamy z głowy, to czas kurwa przejść do faktu, że w pakiecie zajebistości dostaniemy w sumie dwie gry, nie jedną, bo dostaniecie jedną, która się nazywa potocznie teraz V1 i drugą, która jest V2. V1 to jest taka opcja dla debili, bez jakiejkolwiek fizyki, czyli w sumie dla mnie też, bo ja w to kurwa grałem. I dostaniecie jeszcze V2, czyli coś, co miało być fizyką, ale deweloperom nie pykło. Także no niestety, I'm sorry, ale fizyka tutaj to jest taka średniawa, w sensie praktycznie jej nie ma. Teraz pewnie będzie masa hejtu, Lizok, a ty jesteś kurwa jebanym hamem, czy coś tego typu, że hipokryta, że kurwa grał w tą grę, zrobił 1500 godzin i teraz wyzywa i teraz jest B i F, bo przestałem grać. Nie no, przestałem grać z pewnych powodów, szczerze mówiąc, i gra do pewnego momentu była fajna, potem zacząłem nagrywać coraz mniej, potem w ogóle próbowałem zmienić, tak naprawdę to tak trochę teraz o sobie powiem, bo próbowałem potem zmienić, zrobić inne serie, dlatego robiłem 5 na 5, potem robiłem kurwa jakieś inne dziwne rzeczy typu wjazd na chatę do bazy w grze, coś tam jeszcze innego było, adminowanie serwerem, ble ble ble, ale czemu przestałem w grę ogólnie grać? To dlatego, że za moich czasów jeszcze było tylko rakostwo jebane na czacie i to było spoko, bo ja też się lubię czasami powyzywać, i była masa błędów. Teraz dostajemy pakiet, który jest powiększony, to jest taki pakiet kurwa ekstra i w tym pakiecie ekstra mamy tak, 50% więcej graczy na cheatach, bo teraz kurwa wszyscy wiedzą gdzie pobrać, jak pobrać za darmo cheaty, a w tych grze bana nie dostaniecie, więc ewentualnie na serwerach community dostaniecie, to pójdziecie na inny, więc 50% haksów więcej, do tego dodamy jeszcze sobie 50% kurwa typów na skryptach na behopa. Czyli wchodzicie na serwer i na luzie w przeciągu pierwszych 30 minut gry spotkacie sobie kogoś, kto zapierdala na behopie kurwa tyłem i jeszcze strzela same headshoty. Na zwykłych serwerach to banują, na oficjalach mają to w dupie, bo nie ma czegoś takiego w sumie jak bany na oficjalach. Kurwa, no nie spotkałem się, może raz widziałem, że tam kogoś zbanowali albo słyszałem, ale na pewno nie widziałem, że kogoś zbanowali na serwerach oficjalnych, więc w sumie taka trochę chujnia z grzybnią. Do tego wszystkiego dochodzi jeszcze fakt, że w tą grę grali duzi polscy youtuberzy i grali duzi youtuberzy w Rosji. Czyli community w tej grze to jest 99% ludzi z Rosji i z Polski.
A co za tym idzie, zwykle takie zajebiste, bombowe połączenie w grach słabo się kończy, zresztą sami pewnie wiecie. Ale tu spokojnie, spokojnie, ja was teraz trochę pocieszę, bo musi być trochę plusów. Nie martwcie się, deweloperzy przemyśleli swoją zajebistą strategię i robią update'y, które wchodzą średnio raz na pół roku, tak trochę x kurwa d, i nie zmieniają zupełnie nic, bo poprawiają kilka fixów, ale dodają jeszcze więcej bugów, czyli w sumie robią jeden krok do przodu i dwa kroki w tył. I w sumie nie ma się co dziwić, że ta gra jest stworzona od 2 lat i pracuje nad nią w sumie 5 osób, i które średnio wiedzą, co robią, bo jeżeli implementacja modelu 3D do gierki zajmuje im kurwa zaledwie jakiś rok, to w sumie wy w tym czasie zdążycie pójść na kepsa, przepić to kurwa jakimś denaturatem jebanym, zrobić studia informatyczne, w trakcie których zjecie następne kepsy, a potem jeszcze zdążycie zrobić swoją grę, zrobić pierdyliard modeli 3D, bo już będziecie umieli robić to kurwa lepiej niż oni, i ta gra będzie dużo lepsza i dużo lepiej będzie chodzić niż Hurtworld. No niestety takie są realia tej gry, że tak to mniej więcej wygląda. I teraz szczerze, jeżeli nie macie ekipy kurwa ziomków swoich, z którymi chcecie zagrać sobie w Hurta, to nawet nie myślcie o tym, żeby tą grę kupić, bo zamiast zajebistej zabawy, bo w sumie na tym polegają gry i to powinniście otrzymać, to jedyne co dostaniecie to kilka chorób, zaczynając od epilepsji, poprzez już wspomnianą ebolę, wspomnianego raka, poprzez, nie wiem, skończywszy na Alzheimerze ze sraczką, bo tak mniej więcej to się pewnie skończy, że będziecie kurwa biec i nie będziecie wiedzieli gdzie. Hech, taki suchar kurwa. Szczerze mówiąc, nie dziwię się, że ta gra ma większą oglądalność na YouTubie niż ilość graczy, która w tą grę gra. Bo ogląda się to jeszcze całkiem spoko i znam też jakichś tam streamerów, nie będę tutaj wymieniał ników, którzy są w sumie normalni i grają w tą grę i wszystko jest spoko i fajnie się to ogląda, ale granie w to jest już zupełnie inna bajka. Bez śmieszkowania mogę powiedzieć, że gry naprawdę nie warto kupować. Jest to tylko oczywiście moje zdanie, więc wy podejmiecie swoją decyzję, ja tylko przestrzegam przed tym, żebyście nie stracili hajsu. A jeszcze nie daj Boże kupić to kurwa na Steamie i wydać 90 zł, to już w ogóle dramat. Więc poza tym, że stracicie hajs, to stracicie jeszcze czas. Na pewno nie odczujecie tego, co podczas oglądania tej gry, to na 100%, więc lepiej pograć się w coś innego i nie tracić, szczerze mówiąc, czasu. Tracicie czas, pieniądze, nerwy i jakbym miał porównać Hurta do LoL'a, gdzie zwykle ludzie mówią, że LoL to jest community raków i tam jest rakostwo i w ogóle jest kurwa źle i tragicznie, to szczerze w LoL'u grają spokojni, rozważni, opanowani i bardzo honorowi ludzie. Tak bym jakbym miał porównywać, także to jest moje zdanie, mam nadzieję, że taki odcinek wam się podobał i możecie zostawić tą łapkę i suba, nieważne czy łapkę w górę czy w dół, chciałbym po prostu zobaczyć, czy taki audiovlog z gier wam się spodoba. Oczywiście będę mówił tylko o grach, które znam, nie będę mówił, nie wiem, o grach, które oglądałem gdzieś tam na tubach, tylko będę mówił o czymś, co sam w sumie przeżyłem i w co grałem. Także szczerze na dzień dzisiejszy nie kupujcie tej gry. Ona była spoko przez pierwsze powiedzmy pół roku, ale od momentu kiedy zaczęli tworzyć dwie wersje jednocześnie, czyli tą V1 i V2 i sami nie wiedzą co chcą zrobić, to tylko powiększają ilość błędów, w ogóle nie dbają o to, czy są haksy, czy ich nie ma, tak naprawdę mają grę w dupie, bo swoje co mieli zarobić to już zarobili na samym początku, bo ta gra była dosyć mocno wyboostowana przez dużych youtuberów i to się bardzo chujowo skończyło. Także się z wami bardzo serdecznie żegnam, trzymajcie się, cześć. Who do the shit that I do?